Cześć, ja nazywam się Nefsil i zapraszam Was na nowy odcineczek z Farminga 19. Znajdujemy się na polskiej wsi. Najsamprzód sprzedamy sobie wszystko to, co na tej mapce mamy. Zakupimy sobie troszkę inne sprzęty. Dobra, reszta zostaje i będziemy kupować ciągniczek. Ten sobie zakupimy. Jeden. Co my tu mamy? Obciążniki. Leśne to nie. Z napędem. Podnośnikiem hydraulicznym. Tak. No to jest to grubsze. Konfiguracja silnika. O, tu jest. Wlot powietrza. I zobaczmy opony. Będą te. Dobra, to sobie kupimy pierwszy ciągniczek. Teraz sobie zakupimy rozsiewacz do nawozu. Ten sobie kupimy, bo i ten może rozsiewać wapno. Powiększymy sobie do 3200. Osłony przeciwbłotne założymy. Tego nie. Kółka transportowe sobie założymy. Pokrywanie i szerokie rozrzutu 24 metry. Dobrze, zakupimy sobie ten rozsiewacz. I zakupimy sobie pług Amazonę. To jest 3-metrowy. Tyle na razie będziemy potrzebować. Wsiadamy. Jeszcze muszę przestawić sobie. Tu jest. Wyłączone. Domyślne to wyłączymy. Wymagana orka. Chwasty wyłączymy. Oprogramy. Gdzie w ogóle mamy stację wapnowania? Oho, aż tam. Na tej mapce gram pierwszy raz teraz. Jedziemy do wapna. Musimy owapnować pula i zacząć orkę, bo jest wymagana. Kawałeczek mamy do stacji wapnowania. Jeszcze kawałeczek.
I na stację wapnowania. A czego on mi gaśnie za każdym razem jeszcze? Gdzie to się ustawiało? Tu jest. O! Już stacja wapnowania. Zapną. No troszkę będzie miał ciężko. Dobra. I wracamy na pole 19. No tu jest naprawdę ciasno. Ale mapka ogólnie fajna. Nie ma co narzekać. Szeroko bierze. Dobra. Jeszcze wrócimy tą stroną. I pojedziemy na pole 11. Pole 11. O. To sobie tędy skoczymy. Naskok jest dużo większa. Pole 11. Jeszcze z powrotem. Mam 11%. Zobaczymy, ale pewnie mi braknie. No, do środa nie braknie. Kurczę. Daleko jeździć jest. No nic, jeszcze jeden kurs.
Posypiemy do pełna i wracamy. Tam to dokończymy. I pojedziemy. Pojedziemy orać. Dokończymy na tej 11. Zaparkujemy tutaj, odepniemy. Jedziemy po puk. A, przez silos. Już puk stoi. Zobaczymy, jak będzie szorka tym ciągnikiem. No to na kółku jest. Dobra, jedziemy na 19. Oj, sup. O, tu. Się rozpędził.
A, nawet idzie. Fajnie. Trochę te drzewa zasłaniają. Zobaczę, będzie wyciąć co to za ciasto. Teraz to ogarnąć, będzie wyglądał powiększyć troszkę na większe to pole.
jeszcze za dwa przejazdy będzie spokój z kontrolem. I przejedziemy na 11.
wrócimy do sklepu. Na szczęście niedaleko jest. Tu nie przełożę. Sklep. I teraz tak, siewnik weźmiemy już z modów. Weźmiemy sobie ten, ma ile, 6 metrów. Weźmiemy sobie ten siewniczek. Ten sobie weźmiemy. Ten sobie weźmiemy. Żeby mi ciągnik uciągnął. Kupimy sobie ten siewniczek. Kupimy sobie przyczepę. Na pewno. Tu jest przyczepa. I sobie kupimy tą z drewnianymi nadstawkami. O. Akurat nie to. To. A koła jakie ma? Opony wąskie. Tu nam zmieniają bieżnikiem tylko. Na wąski weźmiemy. Kupimy jedną. Kupimy sobie jeszcze od razu kombajn. Mamy 314 tysięcy jeszcze. Ale do Fergusona. Ile ma pojemności? 8600. A przystawkę do niego jaka będzie szeroka? Nie, to tu jest 7,6 metra. Ta ma 9 metrów, ale sobie. A wózek jest jakiś do tego? A gdzie to będą wózki? To są wózki. Popatrzmy. To są już duże. Ciekawe, czy byś na ten zmieścił. Zobaczmy. Dobra. To kupimy sobie tego Fergusona. I na kołach, na tych szerszych sobie weźmiemy. I kupimy sobie jeszcze kosę. Weźmiemy sobie header jeszcze. Bo za szybko. To jest to. $49,500 wystarczy. I spróbujmy, zobaczymy co z tym wózkiem. Przez to, że nie wjadę do siebie na gospodarstwo, bo tam jest bardzo wąska brama. Dobrze. Będziemy zobaczyć sprzęty. Przyczepa. Fajnie wygląda z tymi drewnianymi nastawkami. Dobra, spróbujmy tą żniwiarkę włożyć na ten wózek.
O, już widzę, że to się nam nie zmieści. Smażmy. Spróbujmy trochę się tu przestawić. Na której stronie ma być ułożona? Nie z tej. Z drugiej strony. Musimy objechać. Sobie. Zobaczymy zaraz. Jakbyśmy sobie ją postawili. Jeszcze troszkę. O. Jeszcze do przodu. Troszeczkę. No zobaczymy, ryzyk fizyk. No właśnie. Spróbujemy troszeczkę jeszcze ją przesunąć do przodu. Chyba z tego wózka to nic nie będzie. Za daleko jeszcze. Choroba. Ten wózek mi się przekręca. Kurczę, z tymi drzewami. Pewnie go nie zapniemy. Znaczy na pewno nie da się. To będzie jednak bez wózka. Później pomyślimy co z tym. Wykombinujemy. Zobaczymy teraz jak tam będzie z tym wjazdem. Nie to nie. Jedziemy na gospodarstwo. Zawieziemy to. Bardzo ciasne tu jest. Właśnie o to mi chodziło, że nie przejadę. Ale jaja. Co trąbisz? Nie widzę, że mogę przejechać. To nic, sąsiady nie mają uprawionego, nic. To próbujemy przez sąsiada pole. Się zmieścimy? Mieścimy się. To jest kicha właśnie z tym, że nie ma wózka. Do tego. Nic powiedziałem, musimy trochę pokrążyć. Żebyśmy zjechali. Tutaj przez rzekę raczej nie da rady. Dobrze, zobaczymy. Musimy się gdzieś. Czekaj. Co to tutaj jest?
tutaj przeskoczymy. Powinniśmy. I na razie będzie stał na pewno. Zobaczymy później, co z tym będziemy robić. Na chwilę obecną nie mam gdzie go bardzo zaparkować. Może tutaj? Zmieści się. Byłoby elegancko. Troszeczkę poprawka. Kurczę, jakby stąd był. To ma będzie trzymać kombajn. Wyłączamy. Zobaczymy, co tutaj robi. Podobał, to subskrybujcie, łapkę w górę. Dobrze, ja się będę z wami żegnał. Także do następnego. Cześć.